Wszyscy znamy termin chwilówki. Często jest tak, że ludzie, którzy biorą kredyty, czy brali kredyty, dzisiaj, tak jak rozmawialiśmy o frankach szwajcarskich, muszą je spłacać i niektórzy nie mają na życie. Wtedy sięgają po chwilówki. Chwilówka to jest coś bardzo emocjonalnego. Jak się do tego zabierać, panie mecenasie? Może zacznę od końca pytania. Chwilówka, coś bardzo emocjonalnego. Chwilówka to jest pogoń za marzeniem. Pogoń za marzeniem, żebyśmy mieli to, co ma nasz Kowalski naprzeciwko, żebyśmy mogli mieć lepszy samochód. Tylko pytanie, po co, skoro nas nie stać na starcie na jego spłatę. Chwilówka jako narzędzie prawne służy przede wszystkim temu, że bardzo często dostają je osoby, które nie spełniają tak naprawdę wymogów wynikających z umów kredytowych, które są zawierane w bankach, tak? Kredyt chwilówkowy najczęściej udziela nam ktoś, kto się zajmuje pośrednictwem finansowym, nie jest to bank. Co z tego wynika? Wynika z tego to, że oprocentowanie tego kredytu jest na bardzo wysokim poziomie, no nie nazwę tego lichwą, ale zbliżone do lichwy, tak? Kruczki prawne i magia słów, które są zawarte w przepisach takiej umowy kredytowej, w takiej umowie pożyczkowej, chwilówkowej, to jest magia słów, tak? I na przykład nie będzie tam napisane, że oprocentowanie tego kredytu chwilówkowego wynosi 123% od kwoty 1000 zł, ale będzie napisane, że prowizja w momencie udzielenia tego kredytu wynosi 123% od kwoty udzielonego kredytu, tak? Więc zwracajcie Państwo uwagę na to, co jest podpisywane przy Państwa emocjach, bo najczęściej podejmujecie Państwo właśnie chwilówkę z uwagi na potrzebę danej chwili, tak? Coś się wydarzyło, coś się stało, albo inaczej, gdzieś zostaliśmy zaproszeni, gdzieś jedziemy, no to chcemy się pokazać, chcemy coś sobie sprawić, jakieś dobro luksusowe dla nas, tak? No więc to robimy. Jeszcze raz przestrzegam przed chwilówkami. Proszę czytać wszystkie zapisy w chwilówkach. Dziękuję.